zajęcia na lodowisku, basenie i świetlicy, cała masa atrakcji i ciepły posiłek. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka zaprasza na ferie zimowe w klimatach sportowych. Już za tydzień rozpoczynamy sportowe ferie na Słowiance. Zapraszamy wszystkich serdecznie na zajęcia, które odbędą się odbywały na lodowisku i na basenie. Zajęcia będą się rozpoczynały na lodowisku dla nauką jazdy dla początkujących i następna godzina to będzie nauka jazdy dla średnio zaawansowanych. Następnie dzieci przejdą tutaj na basen, gdzie będą też miały zajęcia basenowe oraz zajęcia świetlicowe. Po lodowisku obowiązkowo jest ciepły napój, nie wiem, czy to będzie gorąca czekolada, czy jakiś inny napój. Następnie zajęcia na basenie i oczywiście obiad, który będzie po basenie będą mogły dzieci zjeść i na zakończenie będą zajęcia świetlicowe. W tym celu dla wszystkich uczestników zimowych ferii dodatkowa atrakcja w postaci pokazów i nauki tańca. Dla wszystkich, którzy zapiszą się na sportowe ferie na Słowiance, mamy fajną niespodziankę. Zajęcia poprowadzą mistrzynie świata w tańcu disco freestyle zespołu Nowinka. Będzie można wziąć udział w pokazie, ale także spróbować nauczyć się elementów tego tańca. Każdy, kto chciałby skorzystać z oferty gorzowskiej Słowianki, może zapisać swoją pociechę już teraz. Istnieje także szansa wykupienia jednego dnia na tak zwaną próbę. Żeby się zapisać, należy zadzwonić lub osobiście przyjść do sekretariatu Słowianki. Ceny na sportowe ferie na Słowiance to karnet 5-dniowy 200 zł, karnet 10-dniowy 375 zł. Jest też możliwość, jeżeli będą miejsca, oczywiście zapisania się na jeden dzień, sprawdzenia, jakie to są zajęcia. Wtedy wejście kosztuje 45 zł. Serdecznie zapraszamy. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka zaprasza także wszystkich na wyjątkowe styczniowe atrakcje. W ramach biletu w każdy wtorek o 18.30 zapraszamy panie, ale nie tylko panie, panów na pokaz aquaerobiku u nas na Słowiance. Pomyśleliśmy sobie, że okres taki zimowy nie bardzo sprzyja ruchowi wypoczynkowi, ale na Słowiance rzeczywiście można poćwiczyć w wodzie, może nie wiem, zrzucić zbędne kilogramy po świętach i Sylwestrze. Zapraszamy serdecznie do nas. Z tego tytułu zatrudniliśmy dodatkowego instruktora. Chcielibyśmy też, żeby zajęcia, jeśli panie i panowie wyrażą na to zgodę, odbywały się również do południa. Myślimy, że do południa jest to taki okres, kiedy na basenie jest trochę mniej odwiedzających i jest to czas na aquaerobik. Serdecznie wszystkich zapraszam we wtorek na 18.30 do końca stycznia. Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie internetowej Słowianki.